Dobry wieczór. Witam Państwa serdecznie. Nazywam się Dąbkowski, a to jest webinar Karty do rozmów i działań na temat praw człowieka. To webinarium jest jednym z elementów programu Szkoła Otwartości. W jego ramach staramy się wspierać Państwa we współtworzeniu włączającej, otwartej szkoły na różnorodność społeczną, na każdą osobę, która tam będzie. No właśnie, w tym, czego potrzebuje. Nasz projekt realizujemy dzięki dofinansowaniu otrzymanemu od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. I dzisiaj będzie mowa o takim naszym nowym narzędziu edukacyjnym, o kartach do rozmów i działań o prawach człowieka. Te karty już tutaj Państwo widzą na grafice. To są takie zajawki kart, które dzisiaj Państwo zobaczą w całości. Bardzo proszę powiedzieć, skąd Państwo dzisiaj tutaj do nas dołączyli. Dzisiaj jest taki specjalny tydzień, już ostatni szkolny, więc podziwiam też Państwa, że Państwo dzisiaj z nami są. Bardzo zachęcam do tego, żeby korzystać z tych kart, jeśli się uda jeszcze w tym roku. Jeśli się nie uda, to w przyszłym roku można już zaplanować sobie działania swoje integracyjne z klasą na przyszły rok. A to wszystko po to, żeby przeciwdziałać też dyskryminacji według naszego modelu, który też Państwu tutaj pokażę. W ramach Szkoły Otwartości staramy się działać takim modelem przeciwdziałania dyskryminacji, który przede wszystkim skupia się na zapobieganiu w formie integracji klasowej, takiej łączeniu, tworzeniu relacji między uczniami, uczennicami i państwa jako nauczycieli, nauczycielek z uczniami, uczennicami. Potem jak się to uda, jak najlepiej zrobić na początku, ale także w czasie całego roku szkolnego. Zachęcamy do tego, wspieramy Państwa w tym, żeby umieć rozpoznawać, gdzie ewentualnie trzeba zareagować, na jakie działania, na jakie takie niepożądane zachowania trzeba reagować i w jaki sposób. Więc to jest co w Szkole Otwartości Państwu proponujemy i też to robiliśmy w tym roku szkolnym i też będziemy oferowali w przyszłym roku szkolnym, więc zapraszam do obserwowania nas i dołączania, żeby się dowiedzieć więcej. A w razie czego, jak coś się stanie takiego dyskryminacyjnego w klasie, to wtedy też wspieramy w tym, jak reagować, co można zrobić, jak się pojawi dyskryminacja. Ale przede wszystkim zachęcamy do zapobiegania, do pracy właśnie takiej w formie rozmów, w formie kontaktów, budowania kompetencji dzieci, młodzieży w tym celu, żeby nie dopuścić do dyskryminacji, żeby nie dopuścić do jakichś, jak się pojawią konflikty, to żeby je rozwiązywać pokojowo, komunikacyjnie, do tego zachęcamy. Ale w razie czego też tutaj całe takie oprzyrządowanie też proponujemy, co można robić, jak się ta dyskryminacja pojawi. Ale dzisiaj właśnie jesteśmy, właśnie, a dzisiaj właściwie te karty o prawach człowieka trochę nam mogą pomagać w tym zapobieganiu, bo one mówią trochę o właśnie różnych formach dyskryminacji, czym one skutkują, dlaczego one nie są właściwe. One też pozwalają państwu, ale też klasie zorientować się, co jest akceptowane, co nie, jakie są różne też podejścia wśród klasy. To jest też trochę takie mogą służyć diagnozie trochę tego właśnie, jak gdzie się może pojawić pewien konflikt w klasie. Więc zachęcam do tego, żeby używać tych kart jako właśnie takiego właśnie integracji i rozmowy i trochę diagnozy też, rozpoznania, kto jak myśli, bo to są takie tematy prawa człowieka, to są takie tematy, które i dotyczą wartości, i dotyczą zachowań, postaw, więc warto tutaj rozpoznać swoją grupę, z którą się pracuje, samemu też się dowiedzieć właśnie, jak oni patrzą na pewne rzeczy. No a w razie czego, jak się już pojawią pierwsze takie sygnały właśnie dyskryminacyjne, no to wtedy można zareagować na spokojnie oczywiście, ale to jest ten model, z którym staramy się pracować. Dzisiaj w webinarium będą nam towarzyszyły dwie ekspertki z Norwegii. Lilian Hjut jest dyrektorką Akademii Praw Człowieka w Oslo. Od ponad 20 lat uczy praw człowieka, zrozumienia międzykulturowego, rozwiązywania konfliktów. Wcześniej pracowała m.in. w Norweskim Komitecie Helsińskim,
Jest autorką książek m.in. Prawa człowieka i aktywizm oraz Buduj mosty, nie mury. To jest taki zestaw prawie 100 scenariuszy właśnie dotyczących praw człowieka, zrozumienia międzykulturowego, przeciwdziałania dyskryminacji. Część tych scenariuszy też udostępnimy w naszych materiałach. Drugą ekspertką jest Marit Lingmyr, która także pracuje w Akademii Praw Człowieka w Oslo. Od ostatnich lat ma uniwersyteckie wykształcenie z nauk politycznych, praw człowieka, a także edukacji przedszkolnej. Więc tutaj też to są osoby, które brały udział w tworzeniu tych kart praw człowieka. Z nimi współpracowaliśmy jako Centrum Edukacji Obywatelskiej, żeby tutaj zaproponować właśnie Państwu takie narzędzie. Ja z Lilian i Marit spotkałem się w zeszły weekend podczas konferencji naszej Otwieramy i tam też nagrałem z nimi rozmowę, którą chciałbym Państwu puścić. Ta rozmowa będzie z napisami polskimi, więc mam nadzieję, że tutaj spokojnie da się zrozumieć, o czym mówimy. Jeszcze tylko Państwu podłączę z dźwiękiem o nagranie. W razie kłopotów ze słyszeniem tego nagrania proszę też sygnalizować na czacie. Jeszcze sekundkę, ostatnia próba. Human rights cards were created in the Human Rights Academy in Oslo. Lilian, you are one of the founders of the academy. Please tell me about what's your concept and an idea for human rights teaching. The Human Rights Academy was established in 2008 in Oslo, and we are working to promote human rights in Norway and abroad. And we believe it's so important that youngsters and people all over the world learn about human rights. And the core values are so important. It has to do with human dignity, equality, and the non-discrimination principle. And to teach about human rights has to do with teaching these values, as well as teaching about how the international human rights system is built up to protect these core values. And in the Human Rights Academy, we are working with participatory methods because we believe that is a very good way of teaching, especially for young people. We want to engage them, we want to get their interest, we want them to use their own knowledge and experience in the teaching because we believe then they will learn much more. So that is also important, the focus on the local focus. Human rights is not only about what is happening in the outer world, it has to do with our own community and our ordinary lives. So we have projects in Norway and a lot of European countries, and I think it's fabulous to be here with you and cooperate on the human rights cards. Merit, yes. The human rights cards consist of the photos made by young people. Yes. How does it happen? Yes, it's actually very interesting because, as Leon said, we have a lot of projects in Europe. And in 2019, we were a partner together with Swedish and Finnish and Russian NGOs and educational institutions in a project called Human Rights Lens that was supported by Nordic Council of Ministers. And in this project, young people was supposed to learn about human rights in a workshop, and then they would go out in their local environment and document human rights
topics, violations, dilemmas, and also topics that they were engaged in. And the thought is that human rights are something that is relevant in our everyday life. It's all around us. And there has been research showing that many teachers in Norway and probably other places also focus on violations happening in other countries where it's war and so on. But then you create a distance to the human rights. And it's important to connect human rights to something close to us, and because democracy and human rights are topics that can be a bit difficult to understand. And then it's very important to in education to connect it to something familiar, to something current. So this project, Human Rights Lens, we thought it was so good. So we wanted to do it in Norway also. So we got support to do it in 8 upper secondary schools in different places in Norway. And the students took pictures in their surroundings, they made projects after learning about human rights. And I connected it to human rights and facts and statistics and so on. And we saw it was a very good method. And also the product was these very good pictures. They had local exhibitions, we made a website. So we were very impressed about these pictures and we wanted to do something more. I think it's the high time to show the pictures of the cards, because it's the most powerful part of the cards, and for use of cards in education, it needs to be powerful. Mm. And the special thing about these cards is that these are consisting of pictures done by young people. So the topics of our cards is participation and giving the voice to young people. It's violence, gender-based violence. It's about, one card is about equal pay. One card is about freedom of expression. One card is about climate and how it is linked to the human rights. One card is about imprisonment and the human rights of people who are in prisons. One is about the slogan Never Again, about the Holocaust and the memory and things what we can do to prevent violations of human rights. One is about racism and prejudices. One is about LGBTQ people rights. One is about bullying. One is about the slogan all different, all equal, and how to deal with equality, how to fight for that. One is about privacy, online and offline. One is about refugees' rights. And the last one is about discrimination and its consequences. So all these cards on the second side have a few points to discussion, some sentences to be discussed. Can you say a bit about that? Yes, because the purpose is that this card is to be used in a group work. So the participants are to look at the pictures in front and reflect around what is it about, how is it connected to the human rights. And then we have also some questions for reflection.
about freedom of speech, about non-discrimination principle, and so on. We have also included some statements. Should there be allowed to have fully freedom of speech, for example, and other statements that are to be discussed, where there is it's not yes or no, but it's a very good ways of talk of discussing human rights. And teachers and others can use the cards in different ways and adapt it to the age, and also they can use some of the pictures, not all, because there are 14-15 cards, so they can take some of them. And also because we tested the cards yesterday, it was a very good suggestion to just use the pictures in some, just see, look at the pictures and discuss the pictures, and for example with younger children mm-hmm. and also when there's language barriers and so on. So there are many ways of using them. We will also include a manual connected to the cards where we have suggestions for how to use it. And we have also, because when we work with participatory methods, it's very important to add, after we have had the group work, to add a reflection, to talk about how the process was, how can pictures say something more than words, and so on. Just to talk about the process. And then also we have some information connected to each picture, because it's very important to connect it to human rights. For example, when it comes to women's rights, which kind of conventions are there? What do the United Nations say? So connected to international agreements and so on, and also to facts. So that's a very important part of this human rights cards, also to add some information afterwards. How do you think how it can be, what we can do after working with the cards? Because for sure it's useful, and also from our testing during conference we heard that it's good to give some introduction to the human rights before we work on the human rights cards. Mm. So for sure it's important to give some introduction to the human rights. What we can do after with the cards, when we know, when we discuss the human rights, what we can do further? You know, there are many things that can be done after this, because what we saw yesterday was that some teachers were very interested and wanted to know more about the protection of human rights, for example, here in Poland. So we were talking about the human rights ombudsman, etc., and we were also saying that there are these reporting systems between the Polish government and the United Nations, where there is focused on, you know, recommendation to the Polish authorities on what they can do to better the situation. And so many teachers yesterday were very eager to learn more. So of course this can be a starting point to learn them more about the international human rights system, and also the connection to our national systems, because it's important to, when we are talking about the international human rights, that it's not international human rights that are up there in the air. These are rights that are now a part of the Polish national system, as it's a part of the Norwegian system. So so this is very important, and to focus on, okay, which rights, how are women's rights protected in Poland, and domestic violence, for example, because there was this very, very strong picture about violence against women. So then it's also good to know something about how the national juridical system in Poland protects women. So so there are many ways to go ahead
for especially for the teachers to learn more. And but then we have again many, many different activities for youngsters that they can do. We have made a toolkit about human rights and democracy with a lot of participatory methods so they can learn more. So they can learn more about the general human rights system, the general system in Poland, in Norway and other countries, but also concentrating on specific topics like gender-based violence, for example, women's rights, refugee rights, civil and political rights, etc. And one of the reflections from yesterday's workshop during our conference was that on the beginning, one of the teachers said that when I came here, and the human rights, I know that they are there, but I don't know much about that. And after the workshop, she said, okay, I see human rights everywhere. They are everywhere, really much about us. So this is like very eye-opener, this cards. Mm-hmm. Yes, and we think also in our teaching, it's important to focus on how the states fulfill human rights. When kids are going to school, they are using their right to education. And it's the state that have, we cooperate with the state must give us school so the pupils can go so we can have these human rights, glasses on to look at the environment around or life around in a, you know, human rights glasses perspective. Because everything what we do is actually protected by human rights. And this is a very good way to open our eyes for the importance of human rights and that we all should know our rights, but we should also know the rights because we need to protect other people's rights. So for us, teaching human rights is about creating awareness about our own rights, but also that we have a responsibility to respect other people's rights. Yes, this was very much important issue yesterday. And it's important to all know our rights, but also know the limits of the rights and the responsibility to fulfill the rights, but also to react on when the rights are somehow not fulfilled, right? Mm. So one of our ideas for the follow-up of the working with cards were also to make a photos. Yes, and that we saw also that yesterday, that it was a very good way of engaging the participants to use the human rights cards first, and then they see the different pictures, how it has been done before, and then you can do the human rights lens workshop as a follow-up, so then the participants can go out and take their own pictures and maybe use them as a cards, human rights cards afterwards, to connect questions to them, and also make local exhibitions and so on. And it's so interesting because also yesterday the participants went out and took pictures. They only used half an hour, but they saw things that maybe not others saw. We had a very interesting discussion around the pictures, and also connected it to the articles in the Universal Declaration of Human Rights. So it's a very good way to get to know the different human rights you have. It's a good way to use a creative tool. Because you can use your own mobile phones and go out and take pictures. It's an easy way to do it. Mm. Yeah, and you don't have to be a professional photographer. No. If you have some basic knowledge, and we also will give this basic knowledge to the children, how to make framing, maybe what is important that to be in the picture, so it's powerful. So, yeah. But they are smart and they look around, and when they have knowledge, then they are better in seeing the human rights and maybe some violations of it. Yes. Some place to work on them. Mm. So it could be a good way, before taking the pictures, to show
historical and current pictures that awake emotions and reflections and thoughts, just to show that pictures are very powerful tools, and that they say a lot, and they, and that it's expressions actually, the photos. And one thing is of course to go out and take pictures of the surroundings, but another thing is of course to let the kids talk a little bit first about, for example, some articles in the Universal Declaration or what they are interested in as a problem, dilemma in their own lives. So maybe they can do some, many of these pictures, they are, you know, designed by the pupils. They're not out in the surroundings, but it's the pupils that have, you know, made some faces, they have used makeup, you know, they have used different things to make, you know, like art out of this. So this is also because kids are, as you said, very clever, so they can use their own imagination and make really nice artworks out of these cards also. Very creative tool. Yeah. A lot, freeing creativity, and whenever we know that our the students which we, with whom we work in what they are good, then we can go in this direction to use it even more, the potential of this human rights, speaking about them, working about, around them, so that it's to be used. Yes, absolutely. To było nagranie spotkania sprzed paru dni z naszymi ekspertkami. Ciekaw jestem bardzo, co Państwo myślą o naszych kartach do rozmów i działań na temat praw człowieka. Ciekaw jestem bardzo Państwa pierwszych opinii, czy właśnie które zdjęcie, czy który temat najbardziej do Państwa mówi. Także jestem ciekaw, w jaki sposób wyobrażają sobie Państwo, że mogliby skorzystać z tych kart w pracy ze swoją klasą. Więc bardzo proszę tutaj na czacie wpisywać swoje opinie, wskazówki, takie tak pomysły, pierwsze pomysły, jak można wykorzystać te karty. A ja też jeszcze pokażę Państwu je na trochę dłużej niż na moment, żeby mogli je też Państwo obejrzeć i też poznać jeszcze lepiej. Już je Państwu pokazuję. Otworzę sobie też czat, żeby móc widzieć, co Państwo piszą, bo widzę, że tutaj już pierwsze głosy się pojawiają. Tak, jeśli mają Państwo też jakieś pytania co do tych kart, czy do tych metod, które proponujemy, pomysłów, to też proszę jak najbardziej pytać, zadawać, bo to właśnie po to jest dzisiejsze spotkanie, żeby móc tutaj o tym porozmawiać. Mam pierwszy głos taki, że bardzo mocno przemawia do Pani Magdy Furczyńskiej karta dotycząca dyskryminacji. Czyli rozumiem, nie wiem, czy to jest ta karta, którą teraz pokazuję. Czy może inna? Mhm. Tak, to z tą kartą mamy taki pomysł, żeby tutaj pracować właśnie z tematem konsekwencji dyskryminacji. Tutaj, żeby mówić o tym, co osoby dyskryminowane czują, jak społeczeństwo, czy normy społeczne, czy sama dyskryminacja wpływa na osoby, jaką one, co one czują, że czują między innymi złość. A ta złość z innego jeszcze punktu widzenia jest, prawda, uciszana. W ogóle emocje są uciszane, nie zachęca się często do tego, żeby o nich mówić, tylko właśnie bardziej się chce tłumić te trudne emocje, a złość no, po prostu trzeba też wyrażać, żeby czuć się dobrze, żeby czuć się usłyszanym, dlatego zachęcamy do tego, żeby rozmawiać też o tym i żeby też kanalizować te sposoby właśnie komunikacji złości, no bo to oczywiście nie musi być krzyk, to nie musi być jakieś rozrabianie,
Natomiast jeśli osoby nie są usłyszane, ich złość nie jest usłyszana, ich opinie, to często to coś kończy złością właśnie i niekoniecznie kontrolowanym jej wyrażaniem. Więc dziękuję też za zwrócenie uwagi na tę kartę. Tak, tutaj pani Iwona zwraca uwagę że wszystkie karty są potrzebne. Oczywiście my tutaj proponujemy kilka rodzajów pracy z tymi kartami. Można używać właśnie jednej karty na raz, można ich używać kilka, można wszystkich, żeby zebrać różne opinie, oczywiście w zależności od tego, ile ma się czasu, ale to jest oczywiście kwestia tego, co najbardziej chcemy w czasie lekcji, o czym chcemy porozmawiać, prawda? I tutaj ten wybór tematu będzie zależało właśnie od wyboru tematu będzie zależało wybór kart, a także oczywiście wiek i też sytuacja, w jakiej Państwo rozmawiają z dziećmi czy młodzieżą. No, zasadniczo my tutaj te karty przygotowaliśmy dla osób takich z końcówki podstawówki, 7-8 klasa i szkoła ponadpodstawowa. Oczywiście niektóre z nich są bardziej pewnie do użycia dla szkół ponadpodstawowych, ale też wiele z nich można używać, myślę, w każdym wieku, po prostu niekoniecznie zadając te wszystkie pytania, które są na odwrocie, bo tam są różne takie trudniejsze pytania o prawa człowieka, o pewne wartości, o tym, jak można reagować. Nie w każdym wieku już jesteśmy w stanie zareagować na dyskryminację, czy na takie właśnie stanąć za kimś, więc można to na uproszczonym sposobie, o sposobie reagowania można tutaj rozmawiać, więc zachęcam do tego, żeby właśnie takie różne sposoby wykorzystywać. Jeszcze tutaj cofnę się do pytań i wypowiedzi. Tak, pani Mariola pisze, że zdjęcia osób właśnie, tych postaci tonących na zdjęciu są porażające. To rzeczywiście jest taki temat, czy takie zdjęcie, które pewnie z taką starszą już młodzieżą można nad nim pracować. I odnosi się najbardziej do faktów, które mają miejsce, czy na południu Europy, czy na naszej wschodniej granicy z Białorusią, to takie podobne tonięcie tutaj nawet bez wody się odbywa. Czytam kolejne komentarze. Tutaj pani Iwona pisze, że dużo pracuje z kartami emocji. Karty będą jak najbardziej dostępne dla Państwa. Udostępnimy tutaj Państwu link. Tutaj pani Kornelia pisze, świetna propozycja, wychodziła z dzieciakami ze szkoły fotografować przyrodę. Teraz będzie można wyjść pod kątem fotografii innych rzeczy. To bardzo zachęcam. Wydaje mi się, że to dzięki temu, że każdy właściwie z nas, no oczywiście młodsze dzieci może niekoniecznie, ale już te starsze, na pewno ta młodzież, do której też zachęcamy, żeby pracować z nimi, każdy ma ten telefon, prawda, z aparatem i to jest rzeczywiście bardzo, bardzo w zasięgu narzędzie. I można wykorzystać właśnie je w pewnych chwilach właśnie odpowiednich do tego, żeby nie przeszkadzały, ale właśnie służyły tworzeniu, służyły szukaniu, służyły dyskusjom i ta klasa, czy ta grupa młodzieży, która wyjdzie i wróci z tematami, które jej dotyczą, które jej interesują, będzie zaangażowana w to, będzie wypowiadała się w ten sposób, nawet przez fotografię, niekoniecznie może nam powiedzą, o co im chodzi, ale pokażą i to jest właśnie ten moment, kiedy mogą się wyrazić, mogą powiedzieć, co jest dla nich ważne. Czytam kolejne. Niestety nie mamy tutaj możliwości, widzę, że pan Adrian się zgłasza do wypowiedzi, natomiast nie mamy tutaj możliwości, żeby panu dać głos. Zapraszam do pisania, żeby tutaj można, wszyscy mogli usłyszeć, przeczytać i ja mogę też wtedy się odnieść do tego, też mogę to przeczytać. Pani Kornelia pisze też o kartach Amnesty International. Rzeczywiście tam są te karty, które zachęcają do dialogu o prawach człowieka. Też pewne elementy tych kart są podobne do tych naszych kart. Oczywiście znam też te karty i też tutaj rozmawialiśmy o nich jako takim też czymś takim podobnym do tych kart. Tutaj zachęcamy do tego właśnie, z jednej strony pokazujemy te zdjęcia, które zostały stworzone przez młode osoby, z drugiej strony zachęcamy do wychodzenia właśnie i poszukiwania kolejnych zdjęć tematów. Więc tutaj to jest pewna różnica tych kart, od tych kart dialogu Amnesty International, które też zachęcają właśnie do dialogowania. Pewnie jeszcze inne tematy poruszają. Dziękuję też za inspirację. I myślę, że to jest ważne, ta kwestia właśnie tego, że wykorzystujemy karty, które zostały zrobione przez młode osoby, a potem te karty znowu mogą być wykorzystywane w kolejnych klasach, prawda? Takie wykorzystanie ponowne zdjęć. Być może jeśli będą nam Państwo udostępniali swoje karty, swoje zdjęcia, to też będziemy je polecali kolejnym osobom. Możemy stworzyć taki bank kart
ciekawych zdjęć, które mogą też używać inne klasy, inne szkoły. Tak, i tutaj jeszcze widzę też komentarz pani Marioli, czy będą scenariusze gotowe, jak najbardziej udostępnimy scenariusze do tego i różnorodne. My też będziemy stopniowo przygotowywali kolejne scenariusze, takie do wykorzystywania pojedynczych kart, jak i całego zestawu. Też tutaj będą scenariusze takie zachęcające do tworzenia właśnie działań na podstawie tych już po pracy z kartami, czyli właśnie takie, czy to robienia zdjęć, czy projektów takich plastycznych, czy jakichś takich kreatywnych, projektów lokalnych, takich z dokumentacją fotograficzną. Do takich działań będziemy tworzyli materiały kolejne. Też pani Izabela pisze o tym, że karty są dosłowne, ale i metaforyczne oczywiście, że pomagają w rozmowie o trudnych tematach. My w Centrum Edukacji Obywatelskiej sporo pracujemy właśnie z kulturą także, z filmami krótkimi, takimi, które są wymowne, które z jednej strony potrafią zainspirować do myśli, pobudzić do refleksji, ale także, które potrafią przez pracę z nimi, potrafią wyjąć, wyrazić się młodym osobom, niejako wychodząc ze swojego trochę, nie mówiąc o sobie, tylko właśnie o tych postaciach na zdjęciach, o tych sytuacjach ze zdjęć. Nie mówię o sobie, tylko właśnie, a jednocześnie odnoszę się do czegoś, co jest dla mnie ważne, nie mówiąc o sobie, mówię o tym temacie ważnym dla mnie, więc to jest bardzo fajne, bardzo wartościowe narzędzie artystyczno-kulturowo-kulturalne. Pani Magdalena pisze jeszcze o tym, że obraz kontrastu ujawnia potrzebę otwarcia, zrozumienia, usłyszenia drugiej osoby, a nie przemilczenia różnych trudnych tematów. Bo wiadomo, czasami wolałoby się nie mówić, czasami też nie ma czasu, prawda? Trudno nam znaleźć czas do tego, żeby rozmawiać o ważnych tematach, ale to jest taka sytuacja, która do tego zachęca i daje taką przestrzeń właśnie na rozmowę. No i właśnie, trochę omijamy, dajemy taką sytuację, w którym możemy pominąć to tabu czasami społeczne wokół różnych tematów. Możemy właśnie zacząć od tego. Pani Mariola jeszcze pisze o tym, że to jest fajny pomysł na zrobienie własnych zdjęć. Tak, i już pokazuję kolejne karty. Pani Mariola do tego zachęca. Zresztą pani Mariola nam pomagała, też konsultowała nam te karty, więc też dziękuję od razu tutaj też publicznie grupie nauczycieli, nauczycielek z Laboratorium Wiedzy i Dobrych Praktyk, którzy z nami spotkali się kilka tygodni temu w Łodzi. To są osoby, które zdobyły nagrodę lub były nominowane do nagrody imienia Ireny Senderowej, o której też za chwilę powiem. To osoby, które też konsultowały, pomagały nam tworzyć te karty. Więc to już wspomniana przede mnie karta dotycząca konsekwencji dyskryminacji. Kolejną kartą, zaraz muszę się tylko dostać do zmiany. Kolejna karta dotyczy uprzedzeń i rasizmu. Tutaj mówimy o tym z jednej strony właśnie o uprzedzeniach, o stereotypach, między innymi właśnie takich dotyczących koloru skóry, a jednocześnie, jak się pewnie Państwo też domyślają, będziemy też zachęcali do tworzenia takich zdjęć właśnie połączonych, właśnie pokazujących, że tutaj różne osoby nagle tworzą całość i też fajnie tutaj, to jest taka metoda też używana na świecie, w różnych miejscach i myślę, że to jest też fajne i to może też młodzieży spodobać, żeby coś takiego właśnie połączyć różne osoby właśnie w jedno i porozmawiać o tych różnicach, podobieństwach, że jesteśmy inni, ale jednak dość podobni czasami, więc tutaj zachęcamy, będziemy tym zdjęciem zachęcać jednocześnie do takich działań podobnych właśnie w szkole. Kolejne zdjęcie dotyczy tematu równości. Pod hasłem właśnie każdy inny, wszyscy równi. Zachęcamy do tego, żeby zastanowić się z tą kartą właśnie, to, co to hasło oznacza, jaki jest związek tego zdjęcia z prawami człowieka, jak tutaj można zwiększać równość w społeczeństwie. To są tematy, które przy tej karcie zachęcamy do poruszania. Kolejna fotografia to dotyczy, jak się pewnie Państwo domyślają, wolności słowa. Tutaj można i odnieść się do wolności mediów i wolności słowa wyrażania i otrzymywania informacji. To na pewno każdego młodego człowieka interesuje i tutaj myślę, że warto tutaj przy okazji można skręcić w stronę czy mowy nienawiści,
czy fake newsów, można o właśnie takiej wyrażaniu siebie w społeczeństwie, czy młodzież w ogóle ma możliwość wyrażania się w szkole na przykład, czy brakuje im tego, bo może wcale nie. A z drugiej strony właśnie do tego, jakie mamy zagrożenia w internecie też w związku z mową nienawiści, właśnie z wolnością słowa, jak mowa nienawiści, czy właśnie inne rodzaje propagandy. Kolejny temat to jest głos młodych osób. I chodzi tutaj o ten takie właśnie podejście partycypacyjne do, czy włączamy młodzież w to, żeby mogli się wypowiadać, czy bywa tak, że młodzież jest takim kreatorem opinii, czy jej głos się liczy w społeczeństwie, czy to, że młode osoby nie biorą udziału w wyborach, to oznacza, że właśnie nie mają głosu. Do takich różnych refleksji zachęcamy i zobaczymy, jestem ciekaw, co z tych dyskusji też z młodzieżą wyniknie. Kolejnym tematem jest zagłada, jest hasło Nigdy Więcej. To są takie, na zdjęciu tutaj mamy takie metalowe, znaczy kostki z metalowymi takimi nakładkami, które w wielu miastach europejskich upamiętniają osoby, które w danym miejscu mieszkały czy pracowały, a w czasie II wojny światowej zostały wywiezione, deportowane do obozów zagłady na przykład, czy koncentracyjnych. To jest taki symboliczny symbol właśnie, który w Norwegii jest obecny, u nas nie tak bardzo popularny, ale widzimy to. Ja czasem spotykam te kostki brukowe, jest pozaznaczone w różnych miastach. No i tutaj jak najbardziej zachęcamy tutaj, to jest karta pewnie najbardziej do wykorzystania, albo szczególnie do wykorzystania na lekcji historii, do lekcji też o takiej no, do rozmowy o stereotypach, o uprzedzeniach, o zagładzie, o tym, dlaczego warto przeciwdziałać na przykład mowie nienawiści, to są, dlaczego warto upamiętniać osoby, dlaczego warto pamiętać, prawda, żeby nie powtarzać pewnych sytuacji, jak do tego doszło, że zagłada się stała. To tutaj jest trochę taki wspierający tych materiałów audiowizualnych, prawda, a ta karta może być takim wstępem do tego tematu. Kolejny temat to są prawa osób LGBTQ. I tutaj zachęcamy do rozmowy. Wiem z rozmów z wieloma z Państwa, że to jest temat obecny w szkole, prawda? Że osoby właśnie interesują się prawami osób nieheteronormatywnych, interesują się, że są osoby w szkołach, które zastanawiają się nad swoją właśnie tożsamością, sprawdzają. Badają, mówią o tym, próbują się dowiedzieć, kim oni właściwie są. To jest ten moment właśnie takiego dorastania, prawda? I to jest ważny moment, żeby o prawach, o właśnie o tej tożsamości porozmawiać. I oczywiście o tym, czy prawa osób LGBTQ są przestrzegane. Co to w ogóle jest za skrót, prawda? W ogóle można zacząć od tego, jeśli to nie jest coś, co młodzież już zna. Może też tak się zdarzyć, że nie każdy może wiedzieć. Więc do tego tutaj zachęcamy, żeby porozmawiać, żeby otworzyć taki temat, jak to się, jak prawa osób LGBTQ się wiążą z prawami człowieka, jak można, właśnie, czy prawa tych osób są przestrzegane, jak można wspierać właśnie przestrzeganie praw człowieka tych osób właśnie. Kolejny temat to jest przemoc ze względu na płeć. Tutaj zachęcamy do takiej refleksji. No znowu, to jest taki temat pewnie też dla starszych, o tym, na ile właśnie rząd, państwo powinno reagować, kiedy coś się dzieje, prawda? To też można oczywiście się odnieść do przemocy właśnie po prostu domowej, prawda? Czy wobec dzieci na przykład. To też może być ważny temat dla młodzieży. Jak tutaj można zareagować? Czy państwo, czy sąsiedzi powinni informować, reagować, zgłaszać takie sytuacje, czy w szkole takie sytuacje powinny być zgłaszane? Co jest przemocą ze względu na płeć? Jakie formy może taka przemoc mieć? To jest jedno, takie tematy, które pomagają właśnie troszkę i zapobiegać ewentualnej dyskryminacji czy przemocy w tym wypadku.
jak można ją rozpoznawać, no bo nie każdy wie, prawda, że taka relacyjna przemoc, czy przemoc właśnie taka ekonomiczna, to też jest rodzaj przemocy. Więc warto tutaj przy okazji takie tematy poruszać, żeby uświadamiać, żeby sygnalizować, żeby też sprawdzać, co młodzież o tym myśli i móc właśnie tutaj wesprzeć takie rozumienie danego zagrożenia czy tematu i praw oczywiście osób, które spotykają się z przemocą ze względu na płeć. Kolejny temat to są prawa właśnie uchodźców. Tak to nazwaliśmy tę kartę. No i tutaj chodzi tutaj oczywiście to jest karta, która jest dość, tak jak tutaj pani Mariola mówiła, dość taka mocna, więc też nie dla każdego na pewno. Natomiast ona zachęca do tego, żeby właśnie rozmawiać o tym, dlaczego czasami osoby, które uciekają z własnego kraju, tak kończą. Dlaczego osoby uciekają z własnego kraju, prawda? Co je skłania do tego? Czy to sprawy klimatu, czy konflikty, czy polityczne prześladowanie? Warto wiedzieć, jakie są motywacje dla uchodźców do ucieczki z własnego kraju. A także, co możemy zrobić, żeby wspierać przestrzeganie praw uchodźców. Wczoraj mieliśmy Międzynarodowy Dzień Uchodźców. To jest też jeden z takich momentów, kiedy można o tym mówić. Można o tym też mówić w czasie Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka 10 grudnia. Ale są też inne momenty. No teraz mamy, prawda, w szkołach wielu uchodźców. Oni uciekają przed wojną, więc też tutaj można do tego się odnieść bardziej, że oni też trochę tak właśnie symbolicznie, trochę tak metaforycznie, oni trochę też tak trochę wpadli w jakąś taką otchłań, prawda? Być może mają trudną sytuację, być może czują się mentalnie pod wodą i wtedy można o tym trochę tak wyjaśnić też ich, tłumaczyć też ich sytuację, ich zachowania, być może niektóreś, może oni coś o sobie powiedzą właśnie, jak się czują właśnie w tej sytuacji swojego uchodźstwa. Więc tutaj takie widzę pole do rozmowy, ale oczywiście w zależności od wieku i od sytuacji, i od takiego, no też takiej prawda, rozwoju swojej klasy trzeba decydować, o jakie pytania można, czy warto zadawać. Jak najbardziej te karty można też wyświetlać po prostu na rzutniku, prawda, niekoniecznie dawać je do ręki, żeby tam pracować z pytaniami, ale nawet same zdjęcia mogą inspirować do rozmowy. Proszę, też widzę, że tutaj czat się tutaj wyciszył. Zachęcam do tego, żeby mówić właśnie, co Państwu najbardziej się podoba w tych kartach, co Państwo najbardziej, czy Państwo mają jakieś pomysły już na użycie tych kart, jaki temat, jakie zdjęcie do Państwa mówi, to proszę tutaj takie opinie zostawić, żebyśmy też mieli tutaj taki odsłuch od Państwa. A ja pokazuję kolejne karty. Tutaj mamy taki temat prawa osób uwięzionych. To nie jest może taki popularny temat, nie często się o nim mówi, ale może warto też w związku z tym, że czasami zdarza się tak, że tutaj sankcje w szkole też czasami kończą się właśnie na wezwaniu policji, czy nawet właśnie jakiejś takiej interwencji. Ale też może młodzież będzie zainteresowana tym, czy osoby właśnie zatrzymywane, czy podczas różnych demonstracji, czy też po prostu w różnych sytuacjach takich, może czasami młodzież ma poczucie takie, że jest na przykład częściej sprawdzana przez policję w porównaniu do innych osób, prawda? Osoby w kapturach, młode, będące gdzieś się spotykające na świeżym powietrzu, teraz szczególnie jest taki czas właśnie, gdzie jest ciepło, gdzie można się spotkać. Czy są często zatrzymywane i dlaczego? To może być taka karta, przy której się porozmawia też o takich rzeczach, ale też o tym właśnie, czy kto odpowiada za osobę w więzieniu, czy ona już, jak ktoś jest w więzieniu, to już nie ma praw, czy właśnie ma prawa, a nawet tutaj można iść w stronę właśnie, czy policja, czy straż właśnie taka więzienna ma prawo do torturowania osób, żeby wydobyć jakieś zeznania. Są takie tematy, które mogą młodzież interesować, może nie, ale tutaj w różne strony też można pójść właśnie rozmawiając o takim prawie człowieka, czy do ograniczonej wolności, czy do pozbawienia wolności. Dajmy taką możliwość. Kolejna karta dotyczy prześladowania, bullyingu.
To jest coś, co na pewno w każdej szkole występuje i tutaj myślę, że jak najbardziej może być taką kartą, która zainspiruje, da taką przestrzeń do porozmawiania o tym, właśnie, czym jest prześladowanie, jaką może mieć, właśnie jakie może mieć skutki, jak się łączy z prawami człowieka, prawda? Że to jest też tak, że jednym z praw człowieka jest takie prawo do bezpieczeństwa, do prywatności, a nękanie, prześladowanie, bullying często właśnie te prawa naruszają. A tutaj znowu mamy taki przeskok na internet i znowu pytanie, czy ta taka nękanie, prześladowanie internetowe to jest bardziej dotkliwe, czy mniej dotkliwe niż takie na korytarzu. Tutaj można różne takie tematy porównać, żeby właśnie skłonić młodzież do rozmowy, zapytać o ich opinię, powiedzieć swoją opinię, no i też wypracować sobie jakieś takie metody, jak można reagować na takie prześladowanie, prawda? Czy samemu, czy w kontakcie z dorosłym, czy właśnie rówieśniczo. Można opracować różne sposoby, jak przeciwdziałać, jak zapobiegać takim sytuacjom, jak reagować w takich sytuacjach, jak rozwiązywać konflikty, czy takie właśnie sytuacje, żeby wyjść z tego cało. Kolejna karta dotyczy równości płac ze względu na płeć. To jest temat pewnie też bardziej dla starszych, tak podejrzewam, ale jak najbardziej myślę, że w różnym wieku, w różny sposób może być poruszana. Chodzi oczywiście o to, żeby pokazać, że nie ma, nie powinno się różnicować, dyskryminować nikogo ze względu na jego płeć. Można tutaj powiedzieć o takich tematach jak szklany sufit, prawda, o tych różnicach traktowania ze względu na płeć. Można porozmawiać, co można by robić, żeby takiego różnicowania nie było. Więc no i tutaj przy okazji wiele, wiele jeszcze tematów można poruszyć dotyczących właśnie równości płci, równego traktowania i takich z różnymi stereotypami czy uprzedzeniami takimi społecznymi można się tutaj zderzyć. Kolejna karta dotyczy prywatności i prawa do prywatności. I tutaj też tak zachęcamy do takiej rozmowy o tym właśnie, jakie ma znaczenie prywatność w życiu właśnie młodzieży. Co to oznacza dla nich właściwie? Czy jakie mogą być konsekwencje braku prywatności, czy ta prywatność jest ważniejsza w internecie, czy poza internetem. No i ciekawe różne mogą opinie wyjść, więc zachęcamy do tego, żeby poruszyć ten temat. No i oczywiście rozmowa o tym może się kończyć jak najbardziej takim wypracowaniem jakichś takich metod, żeby dbać o to prawo do prywatności, żeby tutaj się odpowiednio zabezpieczać i też dbać o siebie nawzajem, żeby tutaj czyjegoś prawa do prywatności też nie naruszyć. Kolejna karta dotyczy, a właściwie to jest ostatnia karta z tej naszej kolekcji, dotyczy zmian klimatu i relacji, jak zmiany klimatu mają się do praw człowieka. Za każdym razem, kiedy te karty pokazujecie, możecie pytać właśnie o dwa poziomy. Można zacząć od tego właśnie, co widać na fotografii, jak można ją rozumieć. To od tego się każda refleksja może zaczynać, a potem możecie wchodzić w to właśnie, jak dany temat się wiąże z prawami człowieka, czy jest, no i właśnie można iść dalej w stronę takiego działania. Czy jest za późno już, żeby coś robić ze zmianami klimatu, co można robić, żeby im zapobiegać. Czyli karta nas prowadzi przez taką rozmowę od tego właśnie, od w ogóle oceny, refleksji na temat zdjęcia, a potem coraz głębiej, czy tak może prowadzić do dyskusji o różnych ważnych tematach i może też zachęcać do tego, żeby pracować sposoby reagowania na różne takie łamanie praw człowieka, do tego, co można razem zrobić. I to jest taki podstawowy cykl edukacyjny, który można właśnie od refleksji, przez takie ogólnienie, zapewnimy takie materiały, które będą też wspierały rozmowę o tym, takie, żebyście nie czuli się w rozmowie o tych tematach sami. Będziemy o wszystkim będziemy pisali, przygotowywali takie informacje dodatkowe
I oczywiście za każdym razem to jest wasza też decyzja, w jaką stronę szczególnie pójść, prawda? Czy obserwować młodzież i zobaczyć, co ją szczególnie w tym temacie interesuje. I potem właśnie wybrać ten najbardziej taki ciekawy projekt dla nich, no bo wiadomo, że jeśli po tej dyskusji o prawach człowieka młodzież będzie bardzo zmotywowana, żeby popracować nad czymś, no to tym będziecie mieli fajną tutaj sytuację. Jak nie bardzo, no to nie ma co pewnie ich zmuszać, prawda? Tak, tutaj pani Mario jeszcze pisze, że przed wykorzystaniem kart ważna jest top klatka, jaka nasza refleksja dotycząca karty. Wtedy będzie łatwiej rozmawiać. Tak, oczywiście, no to jak najbardziej to w ramach takiego przygotowania po prostu do pracy z kartami, to warto sobie własne też zdanie wypracować, przygotować się, no ale to do tego materiały Państwo znajdą. Będziemy je też uzupełniali o kolejne takie podejścia, o kolejne scenariusze, co można z tymi kartami robić, więc to się będzie stopniowo pojawiało. Jednym też z takich miejsc, gdzie będziemy mówili o tym, co można z kartami zrobić, ten taki pierwszy scenariusz, który będziemy też pokazywali w czasie naszego warsztatu, który już w przyszłym tygodniu będzie w Warszawie. Zapraszam na ten warsztat Państwa, jeśli ktoś jeszcze nie wyjeżdża, nie ucieka ze swojego już na wakacje. Teraz Państwu pokażę szczegóły, tylko tutaj wrócę do swojej prezentacji. Już Państwu pokazuję szczegóły. Tak, więc nasz warsztat jest w przyszłym tygodniu, czyli już po zakończeniu roku szkolnego, ale bardzo zachęcamy. To jest taka będzie możliwość, że właśnie zobaczyć karty na żywo, też je dotknąć ich i popracować z nimi właśnie tymi metodami, które proponujemy. Jak ktoś z Państwa ma możliwość, to tutaj na czacie znajdą Państwo link, jak można się do tego na te warsztaty zapisać. Tutaj zaraz te linki tutaj Państwu wrzucimy. Więc to jest pierwsza okazja do tego, żeby to porozmawiać o tym, jeszcze przećwiczyć. Kolejnymi sytuacjami, no to po prostu będziemy stopniowo też umieszczali pod tym linkiem, który Państwo dostaną do... Zaraz tutaj Państwu też umieszczę. Może skąd to mi się uda jednocześnie, nie tracąc z Państwem kontaktu. Zaraz, to za chwilkę może też mi się uda te linki Państwu tutaj wrzucić. Ja na chwilkę jeszcze zatrzymam udostępnianie i Państwu tutaj włożę link do tych właśnie, do warsztatów. Tak, i od razu Państwu też wrzucę link do kart, żeby mogli je Państwo pobrać, zobaczyć się. Być może one nieco jeszcze będą zmieniały swoją formułę, być może jeszcze będziemy, też po opiniach od Państwa, będziemy je ulepszali jeszcze, ale to jest taka, no i też mam nadzieję, że będziemy też w kontakcie w sprawie też tych zdjęć, że jak Państwu się uda popracować z kartami, to wtedy Państwo też nam wyślą informację o tym, jakie właśnie te zdjęcia też powstały, co się udało jakie zrobić i jakie tematy szczególnie, bo to mnie najbardziej ciekawi, jakie młodzież będzie, o czym będzie chciała rozmawiać, o czym będzie chciała, czemu będzie chciała, jakim tematom będzie chciała robić zdjęcia. Tak. I tutaj wrzucam też informację zaraz o warsztacie. Tu jest link do rejestracji na warsztat przyszłotygodniowy. I jeszcze też powiem za chwilę,
o nagrodzie imienia Ireny Sendlerowej, do której też, do zgłoszeń, do której też zachęcamy. Wrzucę tutaj też Państwu link. Zaraz też słówko powiem. Tak, czyli nagroda imienia Ireny Sendlerowej to jest nagroda, którą przyznajemy, ale też wyróżniamy osoby, które starają się w swoich szkołach promować właśnie taką otwartość, pracują z uczniami nad otwartością, starają się różne takie inicjatywy robić otwartościowe, do których ważna jest różnorodność, które przeciwdziałają dyskryminacji. Staramy się zbierać takie osoby, wyróżniać je, pokazywać też je, ich działania też jako taki przykład, jako taką dobrą praktykę. Potem także wykorzystujemy doświadczenia i wiedzę tych osób do tego, żeby tworzyć kolejne ciekawe materiały i programy. Bardzo zachęcamy. Tutaj mają Państwo link na czacie do tego, żeby zgłosić siebie, można siebie zgłosić, a także osoby, które właśnie takie rzeczy robią. Bardzo zachęcam do zajrzenia i zgłoszenia, pomyślenia, kogo tutaj można zauważyć, wynagrodzić, bo tutaj też nagroda główna wiąże się z nagrodą pieniężną, ale też po prostu tak, żeby była osoba zauważona, żeby ją docenić. I tak, i to właściwie na dzisiaj tyle przygotowałem dla Państwa. Też nie chcę za długo tutaj Państwa trzymać, wiem, że to jest i koniec roku i trudno jeszcze, tak już niewiele sił pewnie zostało, ale chciałem jednocześnie bardzo się z Państwem podzielić tymi kartami, więc proszę o informację, jak Państwo je oceniają, jak Państwo wyobrażają te właśnie prace z nimi. Zachęcam do korzystania, do dawania nam informacji zwrotnej, co Państwo o tym myślą. I będziemy współpracowali. Bardzo liczę na to, na współpracę z Państwem w tym temacie. Dziękuję bardzo za udział dzisiaj i mam nadzieję, że usłyszę od Państwa. Dziękuję bardzo. Dobranoc.